Dzień dobry, kochani. Witajcie. Poniedziałek, 27 listopada 2023 roku. Ja nagrywam, kochani, wam kartę dnia dzień wcześniej, bo ja mam bardzo trudne wstawanie w poniedziałki. Dlatego witajcie. Gdzie mnie oglądacie? W pracy? W domu jeszcze? Kawka, herbatka jest, skarby. Kto macie imieninki, urodzinki, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. Słoneczka moje kochana. Zrobimy dla każdego znaku zodiaku, dobra? I mamy pełnię dzisiaj, także ostrożnie. Uważamy na siebie, uważamy też, myślimy za innych, bo wiecie, jak to jest w pełni, tak? Hop, hop. Ja, kochani, już kończę nagrywać czytania miesięczne. Także niedługo się już wszystkie pojawią. Zaczęliśmy od strzelca. I po kolei, kochani, każdy znak na playliście znajdziecie. Z uwagi na pełnię wzięłam księżycologię. Więc do wyboru, kochani, będą jak zawsze dwie karty. Karta lewa lub karta prawa. Proszę sobie wybrać, którą chcecie. Na końcu. A jak? Zrobimy na końcu, odczytamy. Zaczniemy od baranka, dobra? Co tu dla baranka? Kochani, prawda, prawda, siła wychodzi na jaw. Nie ma czekania, nie ma, że boli. Działamy. Mówimy prawdę. Może i kochani, trzeba będzie wreszcie rozmówić się z kimś, wziąć się w garść. Może być taki trudny dzień dla baranków, bo tu jest też dużo ognia na tej karcie. Także trzymam za was kciuki. Nie poddawajcie się, dobra? Wyczuli się. Koło fortuny. Dużo niespodzianek. Może pewna sytuacja wyjść, kochani, na jaw. Wreszcie może się okazać, że coś poszło po waszej myśli. Myślę, że coś od losu dostaniecie fajnego. Odezwie się może i ktoś, kochani, z przeszłości, może ktoś, na kogo czekacie. Bardzo ładna karta. Dużo niespodzianek dzisiaj będzie, by czuli się. Dużo niespodzianek. Super. To bliźnięta teraz. Zobaczymy. Kartą dnia dla bliźniaka będzie siła. No i co wy na to? Dacie radę dzisiaj. Tylko uważajcie, kochani, bo przy sile, jeżeli jest pełnia, to możecie chcieć za wszelką cenę wygrać kłótnię, wygrać sprzeczkę, cokolwiek. Tylko, że może wam się to potem czkawką odbić. Wiecie, mierzcie siły na zamiary. Zodiakalny lew nam się tutaj manifestuje. Możecie z nim spotkać się, a możecie też, kochani, mieć kłopot z tym znakiem. Ho. Raczuli się. Jakby ktoś pytał, talia z czytań miesięcznych, z Spilka, Stier, Starot. Dwójka pentakli. No właśnie. Lepiej się dłużej zastanowić, niż palnąć głupotę. Zrównoważcie siły. Szukajcie dobrych rozwiązań. Nie bierzcie pierwszej lepszej pracy. Żonglujcie finansami. Może podejmiecie drugą pracę. Może pracę na drugą zmianę, na dwie zmiany. Finanse do was idą. Pomyślcie o finansach, bo tutaj może zbyt lekko wydajecie. Takie ostrzeżenie. Lwiątka. Co to za kaszel? 10 mieczy. Nie jest źle, bo już gorzej nie będzie.
Podejrzewam, kochani, że w tej karcie chodzi o to, że po chorobie odzyskujecie siły. Chodzi o to, że odzyskacie wiarę w ludzi. Odzyskacie chęć do życia. Ta pełnia was zmusi. Zmusi. Do tego, że nie możecie sobie na pewne rzeczy pozwolić. Że teraz to wy decydujecie. Kłopot jest zawsze kłopotem, jeśli się o nim ciągle myśli, a nie go rozwiązuje, prawda? Panienki. Kapłan. I powiem wam szczerze, że wyczuwam tutaj załatwianie spraw urzędowych z wyższą instancją, nie wiem, planowanie ślubu, chrzcin, poważne rozmowy z mężem, z chłopakiem, z dziewczyną. Może zostaniecie ojcem, matką chrzestnym, może planujecie ślub, może będziecie rozmawiać o ślubie. Ale dzisiaj największą waszą wartością jest uczciwość i moralność. Może spotkacie dzisiaj zodiakalnego byka i on niejako będzie wam miał coś do powiedzenia, do zakomunikowania, coś ważnego. Wagusie. Cesarzowa. Pięknie. Kobieta, która nie boi się zmian. Kobieta, która nie potrzebuje poklasku, bo wie, ile jest warta. Świetne inwestycje. To jest osoba, która dobrze zarabia, bo wie, gdzie inwestować, kiedy, po co, na co i z kim. Kobieta z dzieckiem się dzisiaj zaznacza. Siła, odwaga, determinacja, kochane. No, może i ciąże. Kto to wie? A skorpiony, jaką mają kartę na dziś? Trzy kielichy. Nie wiem, co wy tam dzisiaj macie, ale będziecie coś świętować, albo się dowiecie o jakimś spotkaniu. Nie wiem, pójdziecie gdzieś, zabawicie się. Ale to też może i być ostrzeżenie, żeby, uwaga, żeby w pracy tam, wiecie, nie popłynąć, tak? Dzień radosny, uśmiechnięty i raczej towarzyski. Także umawiajcie się na klachy. Strzelce. Dla was wylosowałam rycerza pentakli. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o pracę, o finanse. Bardzo dobry dzień, korzystajcie. Jeżeli nie macie pracy, dzisiaj ją znajdziecie. Dzisiaj idziecie na rozmowę i powiedzą, że takiego właśnie pracownika szukali. Słuchajcie, wytrwałość się dzisiaj liczy. Czyli nie ten pośpiech, który wy kochacie, a właśnie wytrwałość. Powolutku, powolutku. Nie gwałtownie, a powoli, ok? Chyba jakiś zysk finansowy. O pieniążkach się coś dowiecie i będzie was czekała podróż związana z finansami. Koziorożce, pięć kielichów oznacza, że smutek. Smutek idzie do was. Nie chce mi się. Nie mam ochoty. Dajcie mi wszyscy spokój. Chce mi się płakać. Czemu nie chcecie dostrzec, że to tylko siedzi w was i tak wcale nie musi być? Owszem, mleko się rozlało, ale są jeszcze dwa pełne. Nikt was nie rozumie. Nikt was nie kocha. To jest tylko w waszej głowie. To, na czym się skupiacie dzisiaj, to wam zaleje cały dzień łzami. A po co? Wodniczuli się, moje kochane. Ła. Siedem kielichów. A wy korzystajcie, kochani, z okazji. Nie wiem, czemu mi to tak skacze. Brzydki obraz mam.
Jeżeli coś wam mruga, to przepraszam, nie wiem co się dzieje, po prostu już wiecie, że już chyba 3 telefony poczaskałam. Mam nadzieję, że już jest dobrze. Kochane wodniki, wybierajcie, przebierajcie. To karta mówiąca, że nie musisz brać tego pierwszego, lepszego, rozejrzyj się. Dzisiaj będziecie sobie dogadzać, dobrze będziecie jeść, kupicie sobie coś, nawet dwie, trzy rzeczy, ale też nie będziecie wiedzieli, którą wybrać. Kilka propozycji może dzisiaj przyjść, więc jeżeli szukacie pracy, rozrywki, nie będziecie wiedzieć w końcu z kim, gdzie iść. Naprawdę. No i rybeczki się doczekały. No to dla was maga. Mam wszystko. Pełnia nie będzie taka zła. Radosny dzień. Wpadniecie na jakiś pomysł. Zrealizujecie coś. Dokonacie niemożliwego. Dzisiaj wy możecie mieć pierwszeństwo. Wy dzisiaj możecie, kochani, rządzić. Super. Aniołki, to lewa, prawa i idziemy do pracy. Zaczniemy od lewej. Trzymaj się swojej wizji. Księżyc stały dla was. A dwójeczki? Nic z tego nie będzie. Próżny bieg księżyca. Ale wam wylosowałam. No cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Życzę wam fajnego dnia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują, nie świętują. Życzę wam powodzenia. Nie dajcie się tej pełni. No pamiętajcie, że w pełni to życzenie się spełni, nie? No. To buziaki. Fajnego dnia, pa, pa.